to jest świetny fakt, że zostaliśmy wyróżnieni w aż trzech kategoriach. Myślę, że wykorzystamy to maksymalnie do promocji firmy. Obserwuję, że prestiż znaku jakość roku z roku na rok wyraźnie rośnie. Ten proces się rozwija i coraz więcej firm, ba, nawet to widać w reklamach telewizyjnych, gdzie nowy logotyp niektóre firmy sobie umieszczają, uważając to za bardzo istotny element promocji marki. I bardzo dobrze. Dzisiejsze spotkanie to czas podsumowania siódmej edycji, która trwała przez cały miniony 2012 rok. Organizatorzy zaprosili wszystkich Państwa jako przedstawicieli laureatów tego konkursu. W dniu dzisiejszym otrzymacie Państwo nagrody potwierdzające sukces i zwycięstwo w konkursie Jakość Roku 2012. Ten rok jest szczególny, dokonaliśmy wielu istotnych zmian, a nie chcemy stać w miejscu, chcemy się rozwijać. I pierwszą, najważniejszą zmianą jest zmiana logotypu. Zapewne Państwo już go znacie, zapewne się do niego przyzwyczailiście, można go zobaczyć już w wielu miejscach, między innymi w reklamach telewizyjnych wykorzystywanych przez Państwa, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Po to logo powstało. To jest logo w nowej kolorystyce, biało-czerwonej. To skojarzenie biało-czerwone jest z naszej strony trochę przypadkowe, powiem szczerze. Natomiast bardziej chodziło nam mniej o barwy narodowe, bardziej o wyrazistość tego logotypu, o to, żeby on był jasny, czytelny i od razu widoczny, i by nie budził żadnych wątpliwości, czym jest. Panowie, ciężkie zadanie przed nami, mamy uatrakcyjnić galę, spróbujemy. Również Państwa zapraszam do uatrakcyjnienia, czyli do rozmowy z nami. Proszę się zgłaszać, proszę zadawać pytania, proszę wygłaszać uwagi. Ta nagroda to przede wszystkim potwierdzenie tego, że udało nam się tę jakość utrzymać. I bardzo istotne jest to, że została ta jakość zauważona przez niezależne instytucje w takim konkursie projakościowym w Polsce. To jest zaszczyt odbierać nagrodę w gronie tak zacnych firm, najlepszych firm jakościowo w Polsce. Dziękujemy za wersję angielskojęzyczną, bo mamy spore rynki europejskie. Są już pierwsze sygnały, że ten znak został zauważony właśnie w gronie klientów zagranicznych, co skutkuje tym, że wzrosło jeszcze bardziej zaufanie do naszej firmy, do naszych wyrobów. Przede wszystkim pojawiają się kolejni klienci. Samoistnie. Ten tytuł potwierdza wysoką jakość naszych produktów. W naszym przypadku jakość badań naukowych jest potwierdzona poprzez udział w konkursach Komisji Europejskiej, w staraniach o granty, które otrzymujemy zarówno z Ministerstwa Nauki, jak i Narodowego Centrum Nauki. No i dostając te granty, także realizując projekty, wydaje nam się, że potwierdzamy wysoką jakość tego, co robimy. Dla nas jest to duża nobilitacja być w gronie tak zacnych przedsiębiorstw, które zdobywają tą nagrodę. My zdobyliśmy już ją po raz trzeci. I myślę, że nie kończymy na tym.